Seks w tarocie. Witam serdecznie wszystkich moich widzów na bardzo ciekawym lub innym czytaniu, który mówi tutaj o erotyczności w tarocie. Również o tym mówi tarot. Więc dlaczego nie położyć kart właśnie na tą tematykę? Do dzisiejszego czytania używam kart Tarot of Sexual Magic, czyli tarot seksualnej magii. Właśnie ten tarot mówi i porusza tematykę seksualną w tarocie. Wszystkich Państwa, którzy zaglądają do mnie na mój kanał, witam serdecznie. Proszę, odwiedzajcie mój kanał codziennie. Jeśli jesteś pierwszy raz u mnie dzisiaj na tym kanale Orakel Miłości u Loeli, zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry mój kanał, byś dostawał częściej właśnie taką tematykę wróżb lub inną tematykę, na przykład o problemach emocjonalnych, horoskopy, rytuały, wróżby na różne tematy, wróżby tygodniowe, wróżby anielskie i tak dalej. Także zasubskrybuj mój kanał dzisiaj. Także proszę Cię o komentarze, zostaw ślad tutaj na moim kanale, że byłaś obecna, obecny. Proszę również o lajki z kciuczkiem w górę. Wszystkich Państwa, którzy są w potrzebie, zapraszam na wróżby indywidualne, które są robione na podstawie Waszych zdjęć i dat urodzenia oraz Waszych konkretnych pytań do kart. Zapraszam. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem, jak również w komentarzach. Wróżby indywidualne skupiają się tylko na Państwa osobistych problemach. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj mamy trzy karty, czyli trzy grupy do wyboru. Proszę, wybierz intuicyjnie Twoją kartę. Numer 1, 2 lub 3. Zdecyduj się teraz. Zapraszam grupę numer 1, która wybrała kartę właśnie numer 1. Jaki seks czeka Cię z Twoim partnerem lub Twoją partnerką? Niezależnie o jaką płeć pytasz, czy kobietę, czy mężczyznę, karta ta pokaże Ci energię seksualną, jaka Cię czeka z tą Twoją ukochaną osobą. Karta numer 1 pokazuje Asa buław. As buław mówi o początku jakiejś pięknej erotyczności, o jakiejś szansie na dobre, wspaniałe momenty miłosne, erotyczne, intymne. Buławy w tarocie to energia ognista, charyzma, pożądanie, namiętność, erotyczność, ogień, żar. Gorąca namiętność. As buław mówi o początku, o pięknej szansie na spędzeniu ze sobą pięknych, intymnych, erotycznych momentach. O dobrym seksie. Buławy to seksualność, to symbol seksualności w tarocie. As buław mówi o tym, że on lub ona, Twoja osoba ukochana, jest bardzo napalona i gotowa iść na całość.
seks dla tej osoby jest bardzo, bardzo ważny. Jest ta osoba napięta jak struna. Rozkoszuje się swoją buławą. Buława w tarocie to symbol falusa, symbol seksualności. Ta buława jest naprężona jak struna. Nawet na karcie As buław przypomina ona penisa w zwodzie. Na pewno będzie z tą osobą energicznie i aktywnie. Ta osoba, wasza ukochana, jako As buław będzie energicznie i aktywnie działał. Czy jednak starczy mu wytrwałości? As buław szybko się zapala, jest ognisty, lecz równie szybko gaśnie. A pożądanie, choć tak gwałtowne, nie trwa za długo. As buław to napalona osoba. Oczywiście buława w zwodzie, która jest symbolem właśnie falusa w zwodzie, jest bardzo, bardzo gorąca i napalona, ale szybko być może dochodzi do orgazmu i do spalenia, wypalenia się. Więc, kochani, będzie gorąco, będzie szybko, namiętnie, ogniście. Być może będzie nawet bardzo, bardzo hot, ale być może szybko się ta buława wypali, ponieważ napięcie i napalenie jest ogromne. Chcę pokazać Państwu jeszcze klasycznego tarota Asa buław, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Jedną sekundkę. Znajdę tę kartę i pokażę Wam, dlaczego mówię, że As buław pokazuje tutaj falusa w pełnej okrasie, w pełnej, jak to się mówi, okazałości. Już szukam tej klasycznej karty dla Państwa. Ale wykorzystajcie tą szansę, ponieważ jest to doświadczenie na pewno bardzo, bardzo namiętne i ciekawe. As der Stäbe. W klasycznej wersji tarota wygląda to tak. Widzicie, że jest nowa szansa, którą podsuwa Wam los, pod nos, że tak powiem. Nowy czar, nowa magia i falus, który jest wzniesiony do góry w kształcie dosłownie penisa. Który się, widzicie, pięknymi, zielonymi listkami rozrasta, czyli witalność, siła. Także właśnie tak napalony, napalona jest osoba, o której myślisz. Będzie ogniście, o czym mówi tutaj też ten kominek, który jest w tle tej zakochanej pary. Ogniście, namiętnie i bardzo, bardzo seksualnie. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej. Zapraszam grupę drugą. Grupa druga wybrała właśnie tę kartę. Zobaczmy, jakie momenty intymne, jaka seksualność Cię czeka z osobą, o której myślisz. Ta karta przedstawia maga. Jest to karta numer 1 dużych arkan, czyli początku. Również jedynka mówi o początku jakiejś bardzo tutaj gorącej seksualności.
przygotuj się na długą grę wstępną. No, mag jest kreatywny, jest czuły, jest utalentowany również w sprawach intymnych. Mag lubi długą grę wstępną, by cię oczarować, by rozkoszować się tą magiczną atmosferą gry wstępnej. Mag ogólnie jest bardzo, bardzo, bardzo namiętną, kreatywną, witalną, radosną, pozytywną osobowością, który jest pozytywnie nastawiony do życia. Skłonny również w seksie do eksperymentów. Przygotuj się, że robi 5 razy 5 rzeczy jednocześnie i nieraz nie udaje mu się zakończyć być może aktu miłosnego. Chce mieć wszystko zaraz, również w seksie chce szybko wszystko jakby naraz robić. Uwaga też przed manipulacją seksualną, jeśli chodzi o maga. Mag często przecenia swoje możliwości seksualne. On musi się czuć w sekcie komfortowo. Jeśli nie czuje się komfortowo w sytuacji intymnej, udaje twardziela lub macho. Ma dużą fantazję. Fantazjuje. Ma dużo fantazji erotycznych. Duży również entuzjazm, dużą aktywność. Mag uwielbia również teatralne efekty, czyli lubi też grę wstępną dlatego. Tak, lubi grać w intymności, w intymnych sytuacjach. I on lubi przewodzić w seksie. Także satysfakcjonują go właśnie różne gierki seksualne. Podnieca go to. Podniecają go również kobiety, które wiedzą, co chcą w sprawach seksualnych. Także mag lubi grać, lubi tą magię seksualną, lubi przyciąganie, magiczność, czyli tą chemię silną, tą magiczną atmosferę. Jest osobą bardzo romantyczną, która kocha przebywać tylko we dwoje z partnerem, partnerką. Mag lubi rozkoszować się seksem. Ale uwaga, ponieważ mag nie usiedzi również w jednym miejscu. Mag jest również typem manipulatora, który wykorzystuje swoje rozmaite talenty, by zdobyć partnerkę. Jest to często młody człowiek, który jest zdolny właśnie do bardzo ciekawych, pikantnych eksperymentów. Jeśli naprawdę z tym seksem, z tą magiczną seksualnością jest jeszcze związana miłość, uczucie miłości, jeśli się naprawdę pokochacie, to macie szansę zbudować z magiem wspaniały związek, który będzie oparty na wspaniałej seksualności, ale również na uczuciach. Na pewno możesz z magiem oczekiwać bardzo aktywnego, pikantnego romansu. Ale również, jeśli zakochacie się w sobie, to będzie to wspaniała seksualna przygoda i miłość. Dziękuję serdecznie grupie numer 2 i zapraszam grupę, która wybrała kartę numer 3. Jaką seksualność możecie przeżyć
z Waszą osobą ukochaną. Na tej karcie widzimy silną, bardzo seksowną, atrakcyjną kobietę. O silnej osobowości, bardzo atrakcyjną. Ta kobieta patrzy na miecz. Kobieta wydaje się bardzo zaborcza. Jaką kobietę pokazuje ta karta? Jest to Królowa Mieczy. Königin der Schwerte. Królowa Mieczy to osoba, niekoniecznie kobieta, ponieważ karta pokazuje energię, tak? Kobieta spod znaku horoskopu, takiego jak bliźnięta waga wodnik, żywioł powietrza. To kobieta ostra, wiedząca w sekcie czego chce, zaborcza, mająca plan działania. Śmiało, odważnie, ostro działająca i dążąca do swoich celów. To jest kobieta intelektualistka, która może być zaborcza w seksie, ostra, jak również być może preferować różne gierki sadomacho. Kobieta lubiąca ostry seks. Królowa Mieczy to osoba, która będzie miała wysokie wymagania w seksie. Ma ściśle określony plan działania i obraz seksu. To niemal instrukcja w ramkach, jak ma postępować, jaki jest plan działania właśnie w tym momencie intymnym. Królowa Mieczy nie wyobraża sobie braku działania. Zawsze ma intelektualnie, mentalnie przemyślany plan działania, również w sprawach intymnych. Królowa Mieczy ma bardzo racjonalistyczne podejście do seksu i do spraw intymnych. Jest kobietą intelektualistką, która racjonalnie podchodzi do tematu seksu. Nie jest romantyczna. Nie jest emocjonalna w seksie. Nie spodziewaj się seksu romantycznego. To kobieta, która potrzebuje mocnego, ostrego seksu. Tak jak mówię, ta kobieta lubi również ostre słowa w seksie. Ostry seks, konkretne działanie, konkretny plan w seksie. Nic tutaj z emocji i uczuciowości. Tutaj nawet być może jest właśnie, tak jak już wspomniałam, sadomacho, czyli sadystyczne, masochistyczne praktyki, eksperymenty. Zimne, wyrachowane, ostre. Także tutaj macie do czynienia na pewno z osobą, która lubi bardzo mocny, ostry seks. Jeśli odpowiada Wam coś takiego, to Królowa Mieczy jest oczywiście tutaj bardzo odpowiednią osobą, energią. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu. Napiszcie, czy rezonuje. Napiszcie mi w komentarzach koniecznie, czy taka wróżba, taka tematyka w tarocie podoba się Wam i czy mam nakręcać następne odcinki tej serii. Dziękuję serdecznie. Życzę Wam oczywiście wspaniałych partnerów seksualnych, wspaniałych momentów intymnych. Do usłyszenia już wkrótce.